bo mam trochę suchej jeszcze. Okej. Siedzi. Zobaczcie. No chyba. No czuć. Do klipa. Ściągamy z klipa. Zamykamy. I prawdopodobnie będzie karpik chyba. Ustawimy kowrotek tylko. Z klipa ściągnięte. 20 długości, czyli 36 metr. Żółty kolor, banan tofi. Pomarańczowy nie dawał rady, więc... Ale karp będzie. Chyba ten sam rocznik. Dodaję suchej zanęty trochę. Tak, aby szybciej pracowała, szybciej się rozpukiwała. Giepiątki. Bo konopie trochę domoczyły. Ale nic nie walczy, wiesz? Przy brzegu będzie no, chodził chyba. Ale to ten rocznik tak samo. Tak. On dochodzi do pewnego momentu, dopiero... Pierwszego też tak ciągnąłem, wiesz? Nie idzie, nie idzie. Karać na pewno to nie będzie, ani nie. Duży leżnie karp. On dopiero zaraz będzie chodził. Tak samo jak pierwszy. Weszedł w twojego. Jakim ci się nagrywa. Wszystko się nagrywa. Dokumentacja musi być, zawsze to jakaś pamiątka jest z tej strony. Zobaczymy co. Jeszcze nie widzę. Tu już jest. O! Długi, długi! To chyba jest amur. To jest amur. Amur, ja też tak myślę. Właśnie na niego polowałem. To jest amur. I banan. No bo on to lubi. Banan. Stofim. To jest amur właśnie. No wchódź, bierz. Ty, tak, weź. Mały haczyk jest. Tu jest amurem, tak weź. Jest. Ach, piękny. 70 cm. Piękny, drodzy Państwo. Piękny jest. Piękny. I zobaczcie, i z Marcela zanęta. Z 70 co najmniej. I o to w tym wszystkim chodzi, nie Haniu? No jak, to ja na niego polowałem długo, długo. Się wypił. On się wypił. I o to w tym wszystkim chodzi. Ale to mi zdjęcie zrobisz. Dobrze. Pociągnij, o 20 pojedziemy. Tak. 20, 93. Śliczny jest. Ile ma? 73. Tak? 90. No, no 20, no 20, 73 cm. 73 i oto taki amur na mieszance z Marcela. Śliczny. Zobaczcie. Okej, okay. Więc jeszcze zdjęcie. Śliczny. Trzymaj go tak. No. Okej. Okay. Więc drodzy widzowie, a więc zobaczcie,
Jeszcze chcę ją zważyć, ważę sobie. Tara 00. I teraz zważenie zdobycz. Cztery czterdzieści. Poszedł, baja. Dziesięć długości, bo zdjąłem z klipa. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 długości to jest 3,90 wędka, nie 60. To jest trochę więcej niż 36, bo zapomniałem, że łowię teraz tym kijem, co ma długość 3,90, a nie 3,60. Więc tak widzicie, 10 razy 3,90, 39 metr. Zmiana przynęty. I wędkujemy dalej. Jest pytka. Pięknie, pięknie. Jeszcze raz pięknie. Pytkę. Więc dobór cukiereczka. Banan był. To z powrotem jedziemy. Banan tofi. Żółtą. Rzucamy zestaw, wędkując dalej. Przykombinowałem z zanętą, tak aby była wzbogacona mieszanka na karpia i to daje efekt. Do klipa i wędkujemy dalej. Jest pytka. Zobaczcie, jaki wiatr się zrobił. Ale wędkujemy. Czeka jest jeszcze na coś fajnego.
Nie wiem, ale coś niedużego. Duży? Niedużego. Niedużego, jak na razie. Sam podbiorę. Na banana, nie? Żółty kolor. Ale nie wiem, co to jest, karaś. Tyle dzisiaj gatunków ryb, że ciężko powiedzieć co. Jeszcze jazia nie miałem, ani lino. Jesiod może być. Nie, karpik chyba. Tylko mały, goły. Nie, ja sam dam radę, Heniu. Leszcz. Myślałem, że karp nie widziałem, a tu leszcz. Łopata. Zobaczcie, dolna warka, warga, żółty cukiereczek. I ryba od 50. Czterdzieści osiem. Czterdziestka ósemka. Okej. 48. Płyń. Przerzucamy. Na przemian raz większa, raz mniejsza. Ale zabawa jakaś jest. Zobaczymy tym razem co. Piękna. Piękna płoć. Zobaczcie. Piękna płotka. Płyń, jedziemy, weźmiemy wszystko i wylejemy tą naszą konopię. Posuszymy i damy do mieszanki, ale najpierw branko. Jak coś większego, to wstanę, jak coś mniejszego, to siedzę, to od razu widzicie, że siedzę, to znakiem tego, że coś mniejszego, więc zmiana przynęty będzie prawdopodobnie. Coś lepszego? Nie. Jak wstanę, Heniu, to znakiem, że coś lepszego. A jak siedzę, to wiesz, to pyrdek. Ale zmianę przynęty daję, bo widzę, że ten kolor mi daje mniejsze ryby. Brania są częściej, no ale to tak mówię, może być większa, mniejsza, bonusik. Karaś. Ale zmienię przynętę. Płyń. Więc zmieniam przynętę. Konopia jak schnie. Dodamy później. Na słońce. Niech to nam obcieknie.
i zmiana cukiereczka. Tym razem co by tu dać? Mam dwie wersje, tonącą 8 i zbalansującą kryl. Damy kryla rozbalansującego, różowy kolor. A później damy 8 najwyżej większą. Ok. Wieje. Zobaczymy na kryla różowego, co się skusi. Twarde są te przynęty, więc trzeba pomóc sobie, aby głębiej wbić nasz magnecik, żeby lepiej przynęta się trzymała. I teraz nabijemy. I zobaczymy na tym różowy kolor. Co będzie za ryba? Czy będzie jakieś wskazanie na kryla? Okej. I czekamy na... Jeszcze trochę G5. Okej. I zaraz damy konopię tutaj podesną. Tak to się prezentuje. Okej. Kryl nie daje rady. Kryl różowy nie daje rady. Dzisiaj bardziej interesują rybki przynęty owocowe, słodkie. Więc ściągamy kryl i założymy 10 mm słodycz żółty. Żółty, szóstki dzisiaj były łowne, a tym razem założymy 10. W tej pozycji i postawimy trochę tą 10. Stawiamy tą 10, zobaczymy na tą owocową przynętę, co się skusi. Ta idzie do pojemniczka, później do zmielenia. No i zobaczymy. Nie ma wskazania, więc zmieniam na mniejszą i bardziej. Może mniejsze im dzisiaj pasują bardziej. Wieje bardzo. Dobór przynęt mamy. To nie ma problemu. Tylko zobaczymy, co tym razem. Banana założę. Banana, ale tym razem
zobaczymy. Banan toffee, pół żółty i pół taki rozlany. Zobaczymy, czy to da efekt. Zobacz, żółty, taki lany kolor, pół banan, pół toffee. Okej, no i zobaczymy, czy ten kolor da branko. Kolejna, zobaczcie, piękna złota rybka, która wraca. No jest coś, za czym tym razem. Nie, ryba jest, jest. Mam nadzieję, że ta chmura przejdzie, tam idzie na Kielce. Dobrze, że w nas jest wiatr, to może ominie nas. A za czym tym razem co ciągnę? Co tym razem, czy leszczyk? Brakuje mi jazia jeszcze. To by był siódmy gatunek. Jelinka jeszcze i różnorodność gatunków z tego łowiska na tą mieszankę. Kolejny złota rybka. Zobaczcie, jaka piękna rybka płynie. I przerzucamy zestaw. Chmura idzie. Założyłem żółtego damplesika. Tym razem banan. Ananas. Raczej kokos ananas. Ja też tak myślałem, ale... Zobaczymy, co tym razem. Zobaczymy, co. Mam nadzieję, że chmura przejdzie, bokiem ominie nas. O, i ładna, kolorowa welonka znów. Zobaczcie. Piękna. No. Dobra. Żółtego cukiereczka, zobacz. Jaka piękna. Więc oddajemy jej wolność. Tak, z ręki mi będzie zaraz jadła, tak? No, ugryź mnie w palca jeszcze. No. Tak, ugryź mnie w palca. Masz tu trochę. Masz trochę i szam sobie. A my pilnujemy sprzęta. Okej. Zobaczcie. Kolejna. Piękne. Uff.
zaraz przydętę zmienię na pomarańczową. Okej. Grzmi, ale idzie bokiem. Słyszycie? Ale ominie nas. Wiatr jest na prawą stronę, ale tam już się przejaśnia. Jakby nad górą było ciemno, to na nas by szło. Ale tak to bokiem idzie, jak widzicie. Więc prawdopodobnie nas ominie. I wędkujemy, czekamy jeszcze na jakąś fajną rybkę pomarańczową. Zaraz założę. Założymy pomarańczową. Cukiereczka. Okej. No więc pomarańczowy dumblesik, coś większego. No tak czuję, że coś większego. Zobaczymy, może leszczyk. Poszło, puściło. Puściło, ale pomarańczowa przynęta puściło. Grzmi, a my wędkujemy nieugięci. Wezmę tylko stopery niżej. Na długość tak 30 cm, 25, tak żeby było króciutko. Mieszanka już się kończy, ale nie będziemy zawijać, jeszcze trochę posiedzimy. Rybki dopisały, pogoda też, jak na tą chwilę. Tylko czekamy jeszcze na coś fajnego z tej miejscówki. Okej. I wędkujemy. No. Jest tym razem coś na pomarańczową. Chyba, że znów spadnie. Zobaczymy. Chmura idzie bokiem. Pomarańczowa. Białą tym razem welonka, pomarańczowa przynęta, czerwona rybka. Okej. Biało-czerwona flaga polska. Zobaczcie, jaka piękna. Przerzucamy po sklipa i jedziemy. To będzie już coś większego. Ale nie, nie, jeszcze maluszek. Ale to mamur tak chodził, widziałeś, a miał 4 kilo. Amor 70 cm. Widzicie, drodzy Państwo, niedługo będziemy się zwijać jeszcze na koniec. Nie wiem, co założyłem, żółtą chyba, 6 mm, bo na drobne dzisiaj przynęty bierze. Znów jak ściera idzie, pa. Amur tak szedł, nie, a przy brzegu dopiero chodził. Widzisz, pa, za jak szmata idzie, przepraszam za wyrażenie. No 50 dzisiaj miałem leszcze, nie? No, są 70. No, no to może. Może. Lina by chciał jeszcze złowić, to bym miał, wiesz, spadła chyba. Albo do brzegu idzie. Nie wiem, co to jest. Frajda po prostu połowić. To jest. A jechać tam na jezioro i pół dnia siedzieć bez brania, no to... Nie, bez sensu.
Nie wiem, co to jest jeszcze. Stawiam na karpia. A to znowu z synem to koło Tomaszowa. Paterówki. To naprawdę, to i po 9 kilo żeśmy wyciągali karpia. Ale to jest komercja to. To ładnie, to chociaż człowiek połapał. Tam to wie pan, tam jakby nie połapał, to by nikt nie przychodził. Tam jest kontrola pełna nad rybami. I po prostu się płaci, to się łowi. Nie ma ryb, to nikt by nie przyjeżdżał. A nawet i z zawodu wędkarskiego. Tak, na Bartłówce tak, to często są. I zloty. Wiadomo, ryb się nie zabiera. No, to nie. No, chyba, Skiepsku tam mówiło, też jest blisko. Tak, tu jest blisko, to jest to. Ja to jeszcze rok w Belgii siedziałem, jak mój szwagier tutaj miejscówkę trzymał. Także zjechałem 3 lata temu i akurat... Heniu, podbierzesz mi? No może. Ja się nie widzę, nie wiem nawet co to jest. Karp czy jesiod? Nie wiem, naprawdę. Ale jesiod mówi, że dużych tu nie ma. 80 cm. Pod to można strzelić? Może. Ładne. Haczek 12, karp chyba. To samo miałem właśnie tutaj. Tutaj. Nawet go nie widziałem. Tylko wir. No ale żółty mały 6 mm założyłem. Nie, pomarańcza to jest. Nawet nie wiem co mam za przynętę. Bo już tyle dzisiaj założyłem, że... Karp. Karp. No to ten 10. Nie, większy trochę będzie. Myślę, że nie. Jeszcze nie jest gotowy. Niech sobie wybiera. Haczyk mam, 12 chyba. Dranowski mały. Czy 14 nawet. No. To samo ja miałem. Widzisz. A więc haczyk malutki. Przynęta mała. Pierwsza ryba w tym roku, która mi duża spadła. Ale tak też bywa. Tak bywa. No. Tak bywa. I jedziemy dalej. Jest coś, ale małego. Płotka może. Zmieniłem przynętę. Zobaczcie. Piękna płoć. Zobaczcie. Jaka ładna płoć. Nabijemy. Nabijamy i tak rzucam bez klipa. Teraz, dlatego że już na kika nie będę odmierzał. Tak na oko rzucam w miejsce, które dzisiaj rzucałem podajnik. Na oko gdzieś 40 metr, tak 45 może. Zobaczcie, może trochę dalej, ale w punkt, w kierunek, w którym wędkuję. No liczymy jeszcze na coś fajnego. Ok. Jest coś, ale tym razem po kiju. Nie, nie, na razie nie, Heniu, nie, nie. Zobaczymy dalej, co to jest. No. Zobaczymy, co to jest. Karaś.
Nie, Japoniec. Japoniec. Okej. Zakładam przynętę i przerzut. Cały zestaw. Nie do klipa, bo nie mam na oko. Tak pokazałem. Machaj, będą ryby. Będą. Na fluo coś jest, ale coś niedużego. Coś jest, ale coś małego. Zobaczcie. Płoć. Płoć. Więc przerzucamy, bo niedługo zawijamy się do domu. I akurat zanętę, którą przygotowałem, wykorzystam. I zobaczymy na to fluo jeszcze, co się skusi. Jak nie, to jeszcze zmieni przynętę na cukiereczka pomarańczowego, ale sonu. Nie do klipa, bo ściągnąłem już, tak mówiłem, drodzy Państwo, na tej rybie, która się spięła. A kijki schowałem, więc już nie odmierzam, na oko rzucam i wędkujemy. Coś jest, ale niedużego. Ściągamy szybciutko. Bączek, zobaczymy co. Znów pomarańczowy. Kolejna, widzicie, piękna baja. Kolejna, tuż po zarzuceniu zapadu. Systematycznie łowię w tym miejscu, tam jest dobrze zanęcone już, bo trochę towaru tego poszło przez te kilka godzin rzucania podajnikiem. Za czym tym razem co? Czy karaj znów? Muszę wstać. Ryba do góry poszła, to może być coś innego. Jazia mi brakuje dzisiaj, lina. Tak to by było 7 czy 8 gatunków. Kolejna wylonka. Zobacz. Okej. Dobrze, przerzucamy. Kolejna. Ale znów nieduża. Zobaczcie. Jaka ładna płoć. Cukiereczek spadł.
lecz dalej zakładamy tą samą przynętę. Tak, aby nie zabierać zanęty ani nowej robić, więc przerzucamy jeszcze kilka minut i będziemy się niedługo pakować. Mniej więcej na oko, nie klipowane. Wiecie dlaczego, tak mówiłem. Ok, jest coś. Zobaczymy, czy znów karaś. Skończymy zanętę, to jeszcze 10 minut i pakujemy się. Akurat mieszankę skończę, bo nie opłaca się już mrozić, a szkoda wyrzucać, więc postanowiliśmy wykorzystać ją do końca. No i zobaczymy, co tym razem. Nie narzekam na brania, bo szkoda mi tamtej ryby, która się spięła. O, co tu mamy? Nie, nie, tylko chcę zobaczyć, co to jest. Leszcz. I ładny leszczyk. Kolejny. Zobaczcie. Różnorodność, drodzy Państwo, gatunków. Ale ma gębę. Heniu, tak? Chodź zobacz, jaką ma gębę leszcz. Zobaczcie. Biedaczek. Zobacz, jaką ma gębę. No, kamyk. No. Ciągnę na siebie. I zobaczymy. Więc wypuścimy ją. Płynie. Biedaczku. Pomału pakujemy się. Ja jeszcze branie mam. I prawdopodobnie to będzie ostatnia rybka, ale zobaczymy jeszcze, zanim się spakuje podbierak, matę, to jeszcze zarzucę. Ale zobaczymy tym razem, co jest. Co mamy tym razem? Karasia. I przerzucimy jeszcze. I pakujemy sprzęty. Tak, widzicie. Założę tylko jeszcze przynętę różową. I pomału się pakujemy, drodzy Państwo. A więc na tym kończę. Leciało, tak jak widzieliście, połowione na mieszankę. G5 specjal z dodatkami. Uchenia karpiki. U mnie karpik. Jeden spad. Jak widzieliście, amur 4 kg 70 cm. No i oprócz tego 6 gatunków ryb. Leszcze, karasie, płocie. A teraz już pakujemy się, więc drodzy Państwo, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i na złe. I tak to leciało, nic dodać, nic ująć. Heniu, coś od Ciebie? Coś chcesz powiedzieć po dzisiejszym wędkowaniu, że brały? No brały, piękny dzień po prostu. I ale brały, brały ryby, brały dzisiaj. No stop. No, no stop brały. Więc wypadł udany. Pogoda dopisała. No jak sami widzicie.
częściej się powtórzały. No i jak widzieliście, mieszanka dopisała przynęty, to w zależności kto co, na jaki kolor, tak to pokazywałem. No i tak to leciało, nic zaznaczając. A więc jeszcze raz dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze i do następnego. Siema Pyza wraz z Heniem, a my już się pakujemy, zwijamy narka. Więc zobaczcie. W pełni wykorzystana. Okej. Jedziemy na Kielce.